Dzień dobry, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogmasie na naszym kanale. Błagam i proszę o przebaczenie, nie było nas tutaj naprawdę bardzo długo, ale musicie nam to wybaczyć, po prostu potrzebowaliśmy odpocząć, naładować baterie. Ja się trzęsę jak galareta, mamy dzisiaj cudowny, obłędny dzień. W dzisiejszym filmie pokażę wam wnętrza naszego domu, zobaczycie jak będzie wyglądał nasz salon. Nie mogę się tego wszystkiego doczekać, czekaliśmy na to bardzo długo i w końcu dzisiaj możemy wam zdradzić, jaki będzie styl panował w naszym domu. Opowiemy wam o tym, jak było w Niemczech, jak było u naszych cudownych przyjaciół. Ja mam zadyszkę, jestem w euforii, cieszę się i po prostu pocę się jak nie wiem. Dzisiaj też ubieramy choinkę, mamy wieczorem gości, wracamy ze zdwojoną, zestrojoną energią. Ja jestem szczęśliwy, zadowolony, gotowy na święta, gotowy na kontynuację tego vlogmasu. Także co, zaczynamy od tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem na samym początku. Muszę się uspokoić, muszę się, tak wiecie, troszeczkę stonować. Mam nadzieję tylko, że ta energia mnie nie opuści. Także serdecznie was zapraszam do oczywiście zasubskrybowania naszego kanału, ponieważ styczeń będzie rozpierdzielem, styczeń będzie cudowny. Oczywiście w styczniu obchodzę swoje 31 już urodziny. Także nie może was z nami zabraknąć. Subskrybujemy nasz kanał. Nie zapomnijcie też zostawić komentarza, jak wam się podoba wnętrze naszego domu. W dalszej części tego filmu wszystko zobaczycie. A ja na ten moment się z wami żegnam. Odsapnąć, ochłonąć. Cieszę się, że już jesteśmy tutaj z wami. I teraz będziemy do świąt wszyscy razem tutaj kontynuowali, śpiewali i będziemy się cieszyć z tego, że wróciliśmy ze zdwojoną energią. Buziaczki, kochani! Parysku, czy ty czekasz na swoją ulubioną czynność? Zobaczcie, kochani, Przemysław się szykuje do mycia ząbków naszemu synusiowi. Czuję się jak jakiś ginekolog z tym czymś na palcu, ale żeby Parysek miał śnieżno-białe zęby, tym bardziej, że mu teraz wypadają i wiecie, jak wypadają zęby, to troszkę te dziąsła krwawią, więc żeby zadbać o jego... Zobacz, on chyba już... Parysku, czy tobie zjadaczki troszeczkę niezaładnie pachnie? Będziemy myli ząbki, zobaczcie, kochani, jaki to jest słodziak. On po wyjeździe do Niemiec stał się mężczyzną w Bad Münster Eifel, dobrze mówię? To... Münster Eifel. Tak, ja niestety niemieckiego nie znam, nie potrafię wypowiedzieć nawet miejscowości, gdzie nasi przyjaciele mieszkają. Spotkał dwie lokalne miłości. Helmuta oraz Marysię, tak bardzo skrajnie nazywając pieski. Jeden to był po prostu jego przyjaciel, kumpel. Troszeczkę go dojeżdżał, można tak powiedzieć, ale Marysia to jest jego prawdziwa miłość. Zobaczcie, jak on daje sobie te ząbki wymyć, naprawdę, to jest cudowna nasza taka psina, my go chyba jeszcze bardziej po tym wyjeździe pokochaliśmy, tak, niż to było możliwe. Ale troszkę go nie poznawaliśmy na tym. Jezus, miętusku! Miętusek! Jezus, miętusek! Jeszcze druga strona została, zapraszam tu do kolejki, chodź. To jest tak zwane wariatkowo, trzeba go sposobem namówić do tego, ale dzisiaj oczywiście jak nagrywamy wyjątkowo, dobra, nie chcę, trzeba umyć mu jeszcze kolejną część ząbków, zobaczcie na ten śnieżno-biały uśmiech, pedigree, czy jak się to tam nazywa, on mógłby w reklamie występować. Chociaż my takiej karmy akurat mu nie dajemy, ale wypadają mu ząbki i po prostu, żeby mu złagodzić ten ból, trzeba mu tak, w sensie trzeba, my chcemy tak często myć mu ale ząbki. Generalnie uważam, że taka szczoteczka do zębów, gdzie możemy sobie troszkę poobgryzać, gdzie możemy mu po prostu wsadzić głębiej w dziąsła, są super, bo dostaliśmy na początku w takiej wyprawce taką zwykłą szczoteczkę do zębów. Widzia nasza kochana. Dla takich małych dzieciaczków. I ona była fajna na początku, ale później jak trzeba było mu umyć tutaj głębiej te dalsze zęby, no to była niewygodna i było tak... Ale dzięki niej on się nauczył, że szczoteczka to nic złego, on sobie ją obgryzał, bawił się z nią, a teraz zobaczcie, jaka to jest tutaj psina cudowna, o tak, tak. Miętusek, miętusek, miętusku.
Boże, on jest taki kochany. Ja wam wstawię może tutaj filmik, co on wczoraj z samego rana wyprawiał, jak on śpiewał razem ze mną. Będzie to w pionie, będzie to nie to pasowało talent, totalnie do filmu, talent ale... Talent wokalny ma definitywnie po tobie. Oj tak, mam talent, Parysku. U nas niestety jest w dalszym ciągu mega bałagan. Chcę wam tylko pokazać, jakie podkładki świąteczne kupiliśmy w Niemczech. To są takie podkładki pod talerze świąteczne, haftowane, pięknie wyszywane, nawet można powiedzieć. My kupiliśmy je w Villeroy & Boch. I jedna taka podkładka na przecenie kosztowała 7,60 euro. Czyli Przemysław, ile to jest? Ale jeszcze założyliśmy sobie kartę z tego klienta, bo wiecie, my oczywiście robimy w Niemczech bardzo dużo zakupów, to dostaliśmy 10% dodatkowej zniżki, więc w sumie za 12 podkładek zapłaciliśmy 360 zł. Więc... To naprawdę jest bardzo dobra cena, tym bardziej, że my polowaliśmy na takie podkładki już od jakiegoś czasu i chcieliśmy kupić coś fajnego, coś jakościowego, naprawdę pięknie to wygląda. Tutaj mamy zestaw przyborów do malowania naszych dekoracji świątecznych. Ostatnio pokazywaliśmy wam, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Kupiliśmy też takie złotko, w razie czego do posypania. Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem w końcu ubierania naszej pięknej, wyjątkowej choinki. Dzisiejszy dzień to jest chyba turbo na speedzie. Po pierwsze, mamy już 45 minut, więc zrobimy ciasto na wieczór. Poczekaj, mamy 45 minut do tego, aż zaczniesz spotkania w swojej firmie, tak? Tak, dokładnie. Za 45 minut mam spotkanie, więc zaczniemy od zrobienia ciasta, więc zrobimy je wspólnie, później po prostu jak ustawisz piekarnik, to będziesz musiał je wyjąć, więc mam nadzieję, że się nie pomarzysz. Chyba ty sobie żarty robisz. Tak. Następnie mamy do ubrania choinkę, musimy przestroić mieszkanie, więc to jest taki vlog all inclusive. Mamy tak wczesną porę, że ja nie ogarniam absolutnie nic. Mieliśmy wam też opowiedzieć, jak było w Niemczech, jak cudownie Iza z Edmundem nas przywitali. Przemysław, powiedz mi, czy ty byłeś gdzieś, gdzie kiedykolwiek ktoś tak się postarał, że po prostu czapki z głów i no było niesamowicie. Mieliśmy nagrywać codziennie, ale stwierdziliśmy, że szkoda nam, wybaczcie nam, szkoda nam czasu, ponieważ my nie mieliśmy kontaktu przez ponad 10 lat. Ja mam odpowiedzieć na którekolwiek pytanie, bo znowu wpadłeś w taki monolog. Nie, słuchajcie, naprawdę tak jak Patryk wspomniał, Iza z Edmundem przywitali nas iście królewsko. To jak fajnie się przygotowali, to ile jedzenia było dla nas ale przygotowane. Ale w ogóle hotele mogły się by uczyć od nich dekoracji, prezentów, Mikołajów i tego wszystkiego oni wiedzieli, że my przyjeżdżamy podczas vlogmasu. Wytłumaczyliśmy im, na czym to wszystko polega, ale stwierdziliśmy, że tak jest nam dobrze, że to jest idealne miejsce do tego, aby odpocząć, nabrać siły i nie nagraliśmy totalnie nic. Stwierdziliśmy też jednogłośnie z Przemysławem, że znajomości z dawnych lat to jest coś, co trzeba pielęgnować, o co trzeba dbać. Mimo, że mieliśmy naprawdę kawał drogi, stwierdziliśmy, że w grudniu, w najbardziej intensywnym czasie dla nas, pojedziemy do nich, odwiedzimy ich i to był strzał w dziesiątkę. Nigdy tego nie będę żałował i jesteśmy umówieni w ogóle, że będziemy to kontynuowali i będziemy widywali się przynajmniej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, także 1250 km mamy do pokonania właśnie co ten czas. Przemysław właśnie tutaj zaczyna szykować ciasto. Ty jak zwykle, jak przychodzi do gotowania, to robisz wszystko, byleby tylko tutaj nie zaglądać. Ja tutaj muszę was zahachmęcić, zakręcić, pocieszyć się tym wszystkim.
Tym bardziej, że na telefonie, na tapecie mojego telefonu jest coś, co zaraz wam pokażemy i coś, z czego jesteśmy niesamowicie dumni. Pracowaliśmy... A, tutaj masz. Pracowaliśmy nad tym... Naprawdę nie chcecie wiedzieć, ile było naniesionych takich naszych pomysłów, poprawek i to, jak dziewczyny nasze się skupiły, jak skonkretyzowały nasze oczekiwania w jednym projekcie. Także, no już ale nic, ja tylko... miałem nic nie mówić w pierwszym ujęciu, a popatrz, ja oczywiście nie daję rady. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak przychodziło co do wyboru architektek, architektów, to my od samego początku wiedzieliśmy, że weźmiemy nasze dziewczyny, które projektowały nam mieszkanie, bo wiedzieliśmy, że w tamtym czasie weszły do naszej głowy, zwizualizowały wszystko, czego chcieliśmy, dodały bardzo dużo rzeczy też od siebie, co w pełni współgrało z tym... Z naszą wizją po prostu. Tak, z naszą wizją, z naszym wyobrażeniem i wiedzieliśmy, że w przypadku domu będziemy chcieli ponownie wejść we współpracę z dziewczynami, bo one rozumieją, na czym nam zależy, wiedzą, czego oczekujemy. Zanim przejdziemy do gotowania, to słuchajcie, kochani, my w przygotowaniu większości dań korzystamy z Thermomixa. My jesteśmy akurat z tych użytkowników, którzy mają Thermomixa i z niego korzystają, dajcie koniecznie znać, jak to jest u was w przypadku, bo sporo osób Thermomixa ma, a z niego nie korzysta. Na przykład moja mama, prawda, jakoś nie może się przestawić i niby czasami robi w nim różne rzeczy, ale jakoś ciężko jest się jej przestawić. Ja to wiem, jak twoja mama dzwoni i się pyta... Przemysław, jak tu mam się zalogować, bo znowu mnie wylogowało stąd, więc wtedy wiemy, że korzysta z Thermomixa. Tak to jest właśnie umawiać się z Patrycjuszem na kulinarną pomoc w kuchni. Ja zaraz niestety muszę iść na spotkanie. W ogóle zobacz, pada śnieg. Widzisz? O, wow, ale świątecznie się robi. Także jak mamy ubierać choinkę, to pada śnieg. Wróciliśmy do nagrywania vlogmasu i zobaczcie, nawet pogoda poczuła ten świąteczny klimat. Ale wracając do tematu, ja zaraz muszę iść na spotkanie. Wstawiłem spód ciasta, aby się już podpiekł i poprosiłem Patrycjuszkę, żeby przygotował jabłka, czyli bardzo trudne, skomplikowane zadanie polegające na tym, że jabłka trzeba obrać i pokroić na małe kawałki, tak aby został tylko ogryzek. Mówiłeś, że na ćwiartki. Na ćwiartki. Ćwiartki, 1/8, jakkolwiek by się to nie nazywało, oczywiście zobaczcie co. Patrycjuszek schował się za papierem toaletowym, zobaczcie, udaje. Zobaczcie, jak mi tego przygotował, ja przecież nie ogarnę tego wszystkiego. Ja mam to wszystko obrać. Czy tego jest dużo? Tu jest 1,5 kg jabłek, może troszkę więcej, ale potrzebujemy 1400 gram już takiego gotowego farszu jabłkowego, który dodamy później do ciasta. Bo to szarlotkę robisz, tak? Tak. Jakiś jabłecznik czy coś klasyczny takiego. Jabłecznik, to nie szarlotka, tylko klasyczny jabłecznik. A ja, kochani, wyszukuję komentarze, dwa, które wygrały w poprzednim vlogu. Tak jak się umawialiśmy, będą do rozlosowania co jakiś czas nasze świąteczne dyfuzory i właśnie mamy tutaj dwa komentarze. Pozwolę sobie je przeczytać. Panowie, oglądam was, bo w tych czasach ciężko znaleźć na platformach rozrywkowych wartościowe treści. Dzięki wam odzyskałam wiarę w ludzi, w mężczyzn i w miłość. Uwielbiam patrzeć na waszą miłość, wrażliwość i pracowitość, by osiągać wymarzone życie. Motywujecie, a od czasu, kiedy pojawił się Paryż, to przepadłam. Jestem także psią mamą, no i nie ukrywając, miło zawiesić oko na takich ciachach, ściskamy. Piękny komentarz. Koniecznie, Aniu, musisz się do nas zgłosić. A drugi komentarz napisała Monika. Nie będę go tutaj teraz czytał, żeby jakoś bardzo dużo czasu nie zajmować, ale zobaczcie, te dwie osoby wygrywają nasze świąteczne dyfuzory i zapraszamy was, kochani, na naszą stronę internetową, ponieważ tam trwa szał zakupowy. Możecie kupić perfumy, dyfuzory. Jest naprawdę sporo rzeczy do wybrania dla waszych bliskich, żeby mogły coś takiego od serca, taki wyjątkowy prezent od was otrzymać. Także wspierajmy polskie marki, wspierajmy nas. Jesteśmy zachwyceni, jak grudzień u nas wygląda. Zamówień jest masa, także jeżeli chcecie dołożyć cegiełkę i chcecie kupić wyjątkowy prezent swoim bliskim, zapraszamy was na naszą stronę. Czekamy na wasze zamówienia, a wszystko na pewno do
dojdzie do was przed świętami. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak pięknie zielono wyglądasz na tle tej choinki, że jak będziemy ją przystrajać, to chyba parę bombeczek zawiesimy również i na tobie, żebyś był taki... Nie, ja po prostu naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę, że tak wszyscy zaufali nam, naszej marce i zamawiacie tyle, że po prostu my jak wróciliśmy z Niemiec, to przyjechali moi rodzice, pakowaliśmy do bardzo, bardzo późna. Wszystkie paczki wyszły, także czekamy na was i kupujcie prezenty w Patarą. Szykuję właśnie śniadanko dla naszego syneczka. Muszę mu jeszcze dodać tutaj zaraz tabletkę na żołądek osłonową. Gdzie my tutaj to mamy? Dajemy mu co dwa dni taki probiotyk, właśnie mi tutaj wypadł, pół tabletki. Posypujemy po prostu po jedzonku, żeby mu żołądek dobrze pracował, żeby nie miał żadnych rewolucji. Drugą połowę zostawiamy na za dwa dni. Mam nadzieję, że tutaj mnie było widać. Muszę mu teraz to wszystko wymieszać. 8.30, 14.30 i 18.30 to jest czas karmienia Parysa. Także teraz mu to wszystko przygotuję. Zrobimy też komendę. Czekaj. Kładę mu tak miseczkę. Mówię do niego czekaj, czekaj, czekaj i on dopiero wtedy może skosztować sobie tych cudowności, które tutaj mu przygotowaliśmy. Parys, czekaj. Czekaj, 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 proszę. Kochani, i w końcu nadszedł ten moment, w końcu nadszedł ten czas. W końcu możemy wam powiedzieć, jaki styl zagości w naszym nowym domu. Będzie to styl, taki miks, połączenie. Ale poczekaj chwilę, może zanim pokażemy. Opanujmy się! To challenge w komentarzach. Kochani, dajcie znać w komentarzu, zanim obejrzycie tą dalszą część. Co obstawialiście? W jakim stylu, w jakim kierunku pójdziemy? Będzie to styl nowoczesny, klasycyzm połączony z paryskimi zdobieniami, ze sztukaterią, takimi półkolistymi sufitami. Ja już dłużej nie mogę wytrzymać, muszę wam to pokazać. Niech mi się to tutaj wyłączy, kochani. Zobaczcie, to jest wizualizacja naszego salonu, naszej części kominkowej. Mamy tutaj piękne kanapy, wyjątkowy, po prostu cudowny czarny kominek. Mamy oparte o kominek lustro. Mamy tutaj piękne balustrady na górze, na dole. Ja nie mogę się na to wszystko napatrzeć. Chciałbym, żebyście mogli... Przemysław, chodź mi pomożesz. Przytrzymaj, ja się cały trzęsę. Przytrzymaj mi tutaj to, żeby można było przeanalizować dokładnie, jak pięknie w naszym domu będzie. Ja jestem zachwycony, my nad tym projektem pracujemy i szlifujemy, dopracowujemy go bardzo cały czas. Przemysław, to jest twoje 5 minut, powiedz. Jak ci się podoba? Czy tego efektu się spodziewałeś? Tak, to się jeszcze odniosę do tego, co mówiłem na początku, że sporo osób się właśnie pytało, czy na pewno chcemy się zdecydować na nasze architektki. To jest właśnie powód, dla którego jesteśmy 200, jak nie milion procent przekonani, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć, bo one po prostu siedzą w naszych głowach. One siedzą w naszych sercach, to jest najważniejsze, bo to jest zrobione z miłością, z pasją, ze wszystkim tym, czym my w życiu się kierujemy. Jesteśmy zachwyceni. Co do centymetra, wszystko jest tak, jak sobie to wyobrażaliśmy, a nawet sobie nie wyobrażaliśmy, że będzie tak pięknie. Ja patrzę na ten kadr i widzę po prostu nas z Paryskiem, z naszymi rodzinami w tym domu. To jest po prostu coś wybitnego, coś genialnego. Dajcie koniecznie, kochani, znać. Ja już na początku tego filmu prosiłem was, abyście napisali i teraz jest właśnie ten moment, jak wam się podoba pierwszy kadr, pierwsza wizualizacja naszego nowego domu. Przemysław, piąteczka, wyszło to lepiej niż się mogliśmy spodziewać. Właśnie Marcin wysłał zdjęcia z budowy, oglądałeś? Tak, ale możesz też tutaj, jak już tak pokazujemy dzisiaj wszystko i mamy takie flow, to zobaczcie, kochani, wylewa się dzisiaj i w poniedziałek strop nad naszym pierwszym piętrem. No wygląda to po prostu szalenie, szalenie obłędnie.
Ja już nie mogę się doczekać, aż my tam zamieszkamy. Także kto dopiero dzisiaj do nas dołączył, kochani, zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ budowlanych vlogów, vlogmasów, wszystkiego, czego tylko chcecie, będzie teraz naprawdę dużo! Parys, co to za zabawa? Siad. Parys, siad. Pięknie. Dobra psina. Proszę bardzo. Zobaczcie, kochani, jak on śmiesznie gryzie. Te ząbki po prostu mu powypadały i on sobie tak musi radzić. Parys, siad. Proszę, rybko. Proszę, kochany. Proszę, kochana psino. Siad, Parys. Siad. Siad, Parys. Ślicznie, mądra psina. Pięknie. Zobaczcie, jaki zestresowany. Za dosłownie minutkę kończy się okres wypiekania ciasta, więc Patrycjuszek dostał ode mnie zadanie specjalne, aby je wyciągnąć, więc proszę bardzo. My mamy jakąś taką rękawiczkę. Mamy. A teraz, gdzie? Teraz pytanie właśnie, gdzie to wszystko się znajduje? Pod piekarnikiem powinno być. Naprawdę ja tutaj mieszkam, a czy nic... nie? Nie, nie ma, tutaj a, sam nie wiesz, gdzie niżej? Jest. No bo ja to miałem gdzieś dzisiaj, ja to wyciągałem. A zobacz, pod piekarnikiem jest pośrednio. Tak, tutaj jest. Wyłącz piekarnik. Ooo, magic, magic. Ale pięknie ci to wyrosło. Zobacz. Pięknie wyrosło, bardzo ładnie, ładnie. Ale pachnie. Ale pachnie w całym domu, aż mnie dusi. Coś się przypaliło, czy co? Nie, no po prostu... Tak, tak intensywnie te jabłka pachną. Ta kruszonka się tutaj podpieka ładnie. Zobaczcie, jak pięknie ta pianka wyszła. Coś mi się wydaje, że my tej choinki w tym roku nie ubierzemy. Mamy zaproszonych gości na godzinę 19, a kompletnie jeszcze nic nie mamy przygotowanego oprócz ciasta. Także choinka musi zaczekać znowu do kolejnego filmu. Jutro przyjedzie do nas moja mama, ubierzemy choinkę wspólnie. Także co, my wam, kochani, bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcenie. Czas, koniecznie bądźcie z nami, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie nam znać, jak podobają wam się wnętrza naszego domu. Ja się już teraz z Przemysławem z wami żegnam. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia, pa!